to jest ten hotel, a wejście znajduje się, zaraz pokażemy, między budynkami. Trzeba szukać takich napisów, gdzie pisze Brown Brut. I tu się kierujemy prosto do góry, do entrance. W sumie to są wejścia do dwóch budynków, Brown Brut i Ground House. Idziemy tutaj. Tu siedzi często pan. Trzeba zapamiętać taką ściałkę. I chcę wchodzić do środka. Mamy sokki, których możemy się pamiętać. Jeszcze stąd, ale chyba jeszcze zamknięty. Tutaj mamy taką małą restaurację. Wrzucimy do naszego kanału. Wszyscy jeszcze są zajęci. Obsługa jest bardzo miła. Do wyboru mamy co tylko chcemy. Nie ma jeszcze ludzi, bo jest przed godziną 7. Dzisiaj do drugiej windy, gdzie wjedziemy sobie na sandek. No tutaj mamy dodatkową restaurację, bankomaty. Kierujemy się na trzecie piętro, gdzie mamy sandek. Naciskamy guziczek z napisem sam. Wychodzimy i idziemy na tak zwany sandek, który dokładnie znajduje się tam wejście. Bardzo fajne miejsce zresztą. Zabieramy sobie kliczki. Wychodzimy na pole. Jest jeszcze dosyć chłodno. Tu przeważnie leżą ręczniki, które się bierze, żeby sobie położyć na leżankach. Mniej więcej to wygląda tak. Mamy jacuzzi, z którego korzystamy do wody. Jest tu bardzo słonecznie w ciągu dnia. My żeśmy leżeli sobie w tym jacuzzi. A taki mamy widok. Naprzeciwko jest park. Nie pamiętam nazwy, bo tam w szczegółach. Tam mamy Old Jaffe. A jeszcze raz cofnę się z kamerą na centrum Tel Aviv. Włącz jacuzzi na chwilę. Nie, czy to maszyna bogata, czy powiem tutaj wszystko teraz. To jest specyficzne trzecie piętro, gdzie możemy też dojść na sandek. To jest klimatyczne miejsce. Sobie idziemy w hotelu. Nie żono? Idziemy w hotelu. Tutaj zachodzę na taką stołówkę. Sobie coś zjem. Tu mamy kawę. Tu mamy te zupy, i jak chcesz. No tu widziałem ludzie na nalewając. Zjeżdżamy na dół. Ciekawe. Tutaj serwują śniadania, ale jest trochę za wcześnie jeszcze. Kierujemy się w prawo do wyjścia. Chcemy zobaczyć przystanek autobusowy.